Witam, ja jestem też Tomasz, a w tym filmie przedstawię Wam podzespoły i koszty budowy małego, cichego i energooszczędnego komputera spełniającego się doskonale jako przystawka multimedialna do TV, ale również jako sprzęt do codziennej pracy dla mniej wymagających. Chwilę spędziłem nad poszukiwaniem podzespołów i sami ocencie czy wybrałem słusznie. Obudowa. Założenie było jedno, ma być najmniejsza jaką znajdę i musi... Pomieścić wszystko bez większych kompromisów, oczywiście, cena też była ważna. Stanęło więc na modelu Chieftek Serie Compact i X01B. Obudowa jest do płyt głównych w formacie Mini TX i ma następujące wymiary: głębokość 220, szerokość 197 i wysokość 63 mm. Wykonana jest naprawdę solidnie i bez problemu pomieściła moją konfigurację. Zanim znalazłem odpowiednią budowę, miałem przygotowany już zestaw, który w niej umieszczę. Postawiłem na najnowszą platformę od AMD na sekrecie AM1, a dokładnie na następujące podzespoły: najmocniejsze APU z nowej rodziny AMD Athlon 5350 w wersji Box, posiadające cztery rdzenie taktowane 2050 MHz i cache L2 wielkości 2 MB. Układ zaopatrzono w grafikę. HD 8400, posiadającą 128 jednostki czyniące i taktowanie 600 MHz. Apple obsługuje pamięć traktowane 1600 MHz, a TDP tego układu wynosi zaledwie 25 W. Płyta główna była prostym wyborem, gdyż tylko jeden model spełniał moje wymagania. Mianowicie jest to ASRock AM1H-ITX. Pomijając wiele ciekawych funkcjonalności, jakie posiada ta płyta, najważniejszą jest możliwość zasilania na dwa sposoby: zarówno standardowym zasilaczem ATX, jak i zasilaczem prądu stałego. Daje to możliwość zastosowania bezgłośnego i energooszczędnego zasilacza typu laptopowego. Płyta posiada również wszystkie obecnie panujące standardy wyjść obrazu: VGA, DVI, HDMI oraz DisplayPort. Jako pamięć wybrałem polski akcent GoodRam 4GB DD3 1600MHz CL9 Sei Play. Do pełni szczęścia potrzebujemy jeszcze dysku, zasilacza i ewentualnie bezprzewodowej klawiatury z touchpadem, jeśli ma być to stacja multimedialna do TV. Ja posiadałem już wymienione podzespoły, ale należy je wliczyć w koszt całego zestawu. Przejdźmy więc do podsumowania, ile taki zestaw będzie kosztował. W moim przypadku było to tylko 629 zł, ale ja już miałem część podzespołów. Jeśli ktoś nie ma żadnego z tych podzespołów, będzie to kosztowało około 1100 zł, choć poniżej 1000 myślę, że też będzie dało się zmieścić obcinając na przykład tą klawiaturę Logitecha. Kupując zasilacz o mniejszej mocy, bo tak 60W też bez problemu pociągnie tą konfigurację, i oczywiście szukając tych podzespołów jak najtaniej w różnych sklepach internetowych. Czy złożenie takiego zestawu ma sens? Myślę, że tak, gdyż posiada on wystarczającą wydajność do codziennej pracy. Jest praktycznie bezgłośny i energooszczędny, więc czego chcieć więcej? W kolejnych filmach przedstawię unboxing i testy tego sprzętu, abyście mogli się przekonać, czy jest to zestaw dla Was. Więc zapraszam.